Święty Jan Paweł II w jednym z wywiadów stwierdził, że najbardziej lubił wtorki. I z czego to się brało? Z tego, że we wtorki miał najwięcej czasu wolnego. A dzisiejszy wtorek jest wielki z innego powodu. Wsłuchajmy się dlaczego. W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: kto to jest? O kim mówi? Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego: Panie, któż to jest? Jezus odparł: to ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: co masz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. A więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: dokąd ja idę, ty teraz ze mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Odpowiedział Jezus: życie moje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Wielkowtorkową Ewangelię można by było sprowadzić do jednego słowa – zdrady. Mnóstwo zdrad, każda inna. Zarówno zdrada zaplanowana i potem realizowana krok po kroku, Judasza, ta najbardziej wyrafinowana, te drobne zdrady uczniów, kiedy Jezus mówi: jeden z was mnie zdradzi, i wtedy oni tak dziwnie patrzą się na siebie, niepewni o kim on mówi, więc coś mieli na sumieniu, jak i również później zapowiedź zdrady świętego Piotra. I każda z tych zdrad jest wielkim bólem dla Zbawiciela, ale wydaje się, że zdrada świętego Piotra jest najbardziej niebezpieczna i przyjrzyjmy się temu. Zobaczmy, święty Piotr nie był tchórzem. On się wcale łatwo nie poddawał. On miał determinację do walki. Zobaczmy, jak od razu skoczył do kohorty, która przyszła w ogrodzie oliwnym, odciął jednemu słudze ucho. On miał chęć do walki. I pewnie gdyby ktoś mu zaproponował, czy może zdradzić Jezusa, to on nawet po torturach by tego nie zrobił. On miał wiele przygotowanych tekstów, które by rozbrajały temat. Ale zdrada w jego wypadku wyszła bocznym wejściem. I dostrzeżmy to, że on już miał przeróżne teksty gotowe do walki, ale nie spodziewał się, że wejdzie w jakąś pyskówkę ze służącą, która będzie go pytała o Jezusa. Nie zaplanował tego. Głupota, drobnostka. I właśnie na tym poległ. Na tym, że spodziewał się heroicznych czynów, a tutaj trzeba było obronić Jezusa w prostej, zwykłej rozmowie. Bądźmy szczerzy, czy nie wyglądają tak również i nasze zdrady? Tak, one są totalnie banalne, bo chociaż w głowie mamy obraz, żebyśmy byli gotowi na tortury, jak święci opisani w hagiografiach i w różnych życiorysach świętych, to sprzedajemy się światu za drobnych parę groszy w codziennych, zwykłych, najbardziej prostych sytuacjach. Współpracujemy z światem, byleby otrzymać puste gesty akceptacji, zrozumienia i wchodzimy w ten model grzeszności świata, ponieważ głupio by było być nazwanym jakimś średniowiecznym albo jaskiniowcem, że jakie my to mamy dziwne, stare poglądy. Tak, dlatego w ten Wielki Wtorek proszę Ciebie, abyś przyjrzał się tym wszystkim różnym bocznym wejściom, przez które wpuszczasz grzech do swojego życia. I to nie będzie widowiskowe, ale bardzo ważne. Dlatego, że te drobne sprawy są jak ci żołnierze schowani
w koniu trojańskim. Kiedy ucichnie gwar miasta, to wtedy oni wyjdą i otworzą drzwi dla nieprzyjaciela. I już wtedy będzie totalne rozłożenie życia duchowego i moralnego. Znawca starożytnego świata żydowskiego, który sam był Żydem, Shalom ben Horin, stwierdził, że Jezus wybrał koguta jako zwiastuna zdrady Piotra, aby nawiązać do pewnego symbolu. Pierwsze błogosławieństwo modlitwy porannej mówi: Bądź pochwalony, Panie, nasz Boże, Królu Świata, który obdarzyłeś koguta umiejętnością rozróżniania nocy i dnia. Kogut ma zdolność odróżniania dnia od nocy, więc światłości od ciemności. Jak gdyby Jezus chciał przez to pokazać, że Piotr nie miał tej zdolności. Dlatego prośmy Boga o tę ważną umiejętność odróżniania dobra od zła, świętości od pozorów dobra. Ponieważ jeśli nie będziemy tego czynić, to w naszym życiu dojdzie do wielu zdrad Boga. Wielki Wtorek jest szczególny, bo mówi o tym, co boli Boga, o zdradzie. Dlatego chciałbym, abyś w tej intencji się pomodlił. Nie tak jak zawsze z prośbą o to i tamto, tylko żeby to była intencja przebłagalna i wynagradzająca. Abyś pomyślał o tych wszystkich zranieniach, które Ty mu zadałeś, Twoi najbliżsi, rodzina, znajomi, w ogóle cały świat. I żebyś tą modlitwą powiedział jedno wielkie: przepraszam Boże. I możesz się pomodlić kroną do Bożego Miłosierdzia, a może będzie Ciebie stać na jeszcze dłuższą modlitwę. I na to Tobie błogosławię. I niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Odwagi.